Hej siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami ósmy odcinek naszej przygody z Mass Effect 3 w edycji legendarnej na PlayStation 5. I jeszcze jesteśmy na Cytadeli. O, a co tu się dzieje? Poprzez sprzedawcę lub klienta. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book for my car. I'm afraid I can't help you. No. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. Dobra, poprzemy sprzedawcę. Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family I haven't heard from in days. Yeah. I guess maybe a war's a bad time. Maybe. Didn't cross your mind yet. Welcome to. Dobra, co tutaj w sklepie mamy? Celownik do pistoletu, luneta. Dobra, sporo tych rzeczy, ale my na razie mamy bardzo mało pieniędzy. I teraz tak, w związku z zadaniem Aria Błękitne Słońca, czyli musimy znaleźć sposób na rozwiązanie kwestii Oraki. W związku z tą bronią musimy udać się tutaj do kannika. Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top end inventory? Shit, you slumming for C-Sec too? I already got harassed by the old Turian with the bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through. So what exactly are you saying? Whatever happens, I figure there'll be survivors, but it'll be chaos. I'm betting things will run on a barter system. So I'm getting a jump. My best stock only trades for hard goods and artifacts with real value. These weapons are for the war. If you don't do your part, I could make your life very unhappy. I'm sure you could. But even if you rough me up or kill me, my partners won't release the weapons without my okay. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with C-Sec, no problem. Outside of that, I gotta stick to my guns. Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my top of the line. You gotta come through with a couple of artifacts. Dobra, czyli musimy teraz dla kannika, aby wydał nam te bronie dla Oraki, ogarnąć jakieś artefakty. I żeby to zrobić, musimy udać się już w galaktykę. Tak więc ja wracam na Normandię i gdzieś sobie polecimy. Dobra, to już jesteśmy na mapie galaktyki. Musimy udać się do gniazda myszołowa. Stąd udać się na Vular. Czyli do innego systemu. Tutaj. Lecimy. Okej, dobrze, że jest sporo paliwka. I z powrotem nam też powinno wystarczyć. I tutaj właśnie mamy vanę, więc wejdźmy na orbitę. Aha, najpierw chyba trzeba przeskanować, tak jest. Signal confirmed. Cyk. Żniwiarze już są czujni. I możemy rozpocząć skan. No to szukamy tych artefaktów. Dobra, są tutaj. Sonda wysłana. No i dobra, artefakty z czarnego rynku mamy już załatwione, więc szybko stąd spierdzielamy. A to dalej mi się świeci. Odszukaj artefakty. Oj, oj, oj. Niebezpiecznie się zrobiło. Dobra, tutaj i tak już nic nie zrobię. Tak więc dobra, ciśniemy stąd, spierdzielamy. Reapers eluded. Dawaj, dawaj. Okej, wracamy do przekaźnika masy. Jesteśmy. I stąd już możemy sobie wrócić, tylko że ja tutaj nie widzę żadnej stacji, w której możemy sobie dokupić paliwka. Tak więc dobra, trzeba będzie teraz wyjść gdzieś indziej. I tak, tutaj specjalistka trainer powiedziała, że mamy jakieś wiadomości, więc zobaczmy. Omega już czas, Aria Tilo, Shepard, jestem gotowa omówić projekt, o którym wspomniałam podczas naszej rozmowy w czyśćcu. Wpadnij do doku 42 na Cytadeli, będzie tam czekał Batarianin Bray. Dobra, czyli to jest co? Kolejne zadanie? Tak jest. Kolejne zadanie, Cytadela Aria Tilok. No sporo, sporo tych zadań.
Dobra, więc teraz wykonajmy sobie to zadanie. Laboratorium Cerberusa przymierze odkryło na Sanktum nowe laboratorium. Zbadaj je i rozpraw się z potencjalnymi zagrożeniami. A żeby to zrobić, musimy udać się tutaj do tego systemu kołyska Sigurda. Dobra, jesteśmy. Ja jeszcze przeleciałem sobie do innego systemu, aby dotankować nasz statek. No i teraz Decoris, tam jest to laboratorium. Więc już lecimy. Cyk. I tutaj Sanctum, to jest ta planeta, na której musimy wylądować. Jest dowodem na prawdziwość starego powiedzenia podróżników: zielona planeta nie musi oznaczać rajskich warunków. No zobaczmy. Dobra, i tutaj możemy wybrać drużynę. Mamy już 4 osoby, nawet Eddie można ze sobą wziąć. Ale ja myślę, że weźmiemy Garusa oraz Jamesa. Tak jest. I co teraz jeszcze? Właśnie. No to tak, wagę mamy w porządku. Dobra, strzelb nie bierzemy. Czyli tak, mamy nowy karabin snajperski. Żmija, ale nie, modliszka jest lepsza. Karabin szturmowy. Dobra, to zobaczmy jeszcze te nowe dodatki, które mam. Dodaję gniazda zwiększające pochłaniać ciepła, zwiększając liczbę strzałów, które można oddać. No i super. Dobra, zatwierdzamy. Teraz przejdźmy w karabin szturmowy. I tutaj mamy tak, modyfikacja drążąca do karabinu. Pozwala pociskom przebijać obiekty o grubości 50 cm. Zwiększa gęstość magazynka lub rozprowadza siłę OH, czyli lepszy odrzut. Dobra, no to weźmy sobie magazynek plus odrzut. I do pistoletu magazynek i bierzemy pociski, ignorują również 25% osłon opancerzonych celów. Dobra, czyli myślę, że tu jesteśmy gotowi. No dobra, czyli co to jest? James, co ty masz tutaj, James? Też masz karabin szturmowy. Dobra, niech będzie mściciel. Tutaj też możemy zmodyfikować. Aha, też tak samo. Dobra, czyli ty masz tak. Tutaj jeszcze są strzelby. Nie możemy nowych broni mu dodać. I tak. Zwiększa obrażenia o 15%, jak najbardziej. Dobra. Tak, amunicja, zdecydowanie. No to jeszcze Garus, czyli Garus ma karabin snajperski. Ok, modliszka zostaje. I karabin szturmowy, tutaj też mu damy to samo. No i dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. I teraz tak, 10 punktów mamy dodatkowych u Sheparda. Czyli w co możemy tutaj pójść? Mistrzostwo bojowe może, większa szybkość, siła i charyzma. Sprawność to jest walka wręcz, wzmacnia zdrowie i tarczę również. Co tu jeszcze? Skok adrenaliny, szybszy uczestnik walki, spowolni walkę, zyskując czas na przemienienie się do idealnego strzału, zwiększa obrażenia od broni. Dobra, dawaj ten skok adrenaliny. Zwiększa obrażenia w walce wręcz lub wydłuża czas trwania mocy, dawaj. Czas trwania mocy. To już kosztuje 6 i jeszcze pójdziemy w to mistrzostwo bojowe. Czyli broń wszystkich członków drużyny zadaje o 20% więcej obrażeń, albo obrażenia ostrzałów w głowę wzrastają o 20%. Dobra, idziemy w drużynę. Premia drużynowa. I to wszystko. Dalej Garus. 37 punktów Garusa. No to lecimy po kolei. I tutaj 30% więcej siły i obrażeń, albo zwiększa promień rażenia. Dawaj siłę obrażeń. Siła i obrażenia zadawane zamrożonym celom wzrastają o 100%, ładowanie szybsze o 35%, dawaj ładowanie. I zwiększa obrażenia zadawane istotom organicznym o 100% i zwiększa siłę o 50% lub nadaje strzałowi wstrząsowemu cechy stosowanej aktualnie mocy amunicyjnej, pozwalając mu przypalać, zamrażać lub odkształcać cele, przebijać ich pancerz lub wywoływać dysrupcję. Dobra, dawaj to. Ok. Przeciążenie. Można ogłuszyć wroga, przeciążając elektronikę tym ładunkiem energii. Amunicja drążąca, mina zbliżeniowa. Wystrzel tę minę przylepną w stronę zbliżających się wrogów. Wybuchnie, gdy cel znajdzie się w jej zasięgu. To jest w sumie bardzo spoko umiejętność, więc lecimy. Ładowanie szybsze. 20% więcej obrażeń.
Dobra, i pójdziemy w turiański rebeliant, czyli zwiększa obrażenia od broni, zdrowie i moce. Tak, zwiększa premię do tarcz i obrażeń od broni o 20%, premię do zdrowia i obrażeń. Zwiększa premię do obrażeń lub premia do zdrowia i tarcz. No i teraz, co będzie dla nas ważniejsze? No chyba obrażenia. Dawaj. Dalej. Obrażenia od mocy wzrastają 20%, 50% więcej obrażeń od karabinów szturmowych. Dobra, moc. Aha, już nie mamy punktów, dobra. Czyli jeszcze jeden punkt, pójdziemy w przeciążenie. No i James ma 7 punktów, czyli tutaj mistrzostwo zbrojeniowe. Dawaj. Zwiększa obrażenia od mocy lub zmniejsza opóźnienie regeneracji tarczą minus 20%. Dawaj obrażenia od mocy. No i to wszystko. Więc rozpoczynamy misję. Commander, I've got a hail from Admiral Hackett. Put him through, Lieutenant. Shepard, we've uncovered a secret Cerberus lab, function unknown. We sent in a recon team, but they were forced to pull out before they got very far. Any other intel? We think they're using the facility to warehouse and study Reaper tech. We've been wondering how Cerberus is connected to the Reapers, and this might give us some answers. We're on it. Find out what Cerberus is doing and get me any Reaper tech samples you can, Commander. Hack it out. Dobra, jesteśmy. Dobra, czyli musimy pójść w tamtą stronę i już mamy też kilku przeciwników. Czyli no ewidentnie musimy iść w tamtym kierunku, ale my sobie pójdziemy w drugą stronę, jeśli się da, da się. Bo na pewno są to jakieś rzeczy, które możemy wylutować. Aha, czyli z tej strony również możemy rozpocząć walkę. No dobra, czyli tutaj nic do lutowania w sumie nie widzę, a tam jest jakaś skrzyneczka, ale chyba nic nie ma. Dobra, no to zaczynamy. Dobra, z jakichś tu umiejętności ich może przeciążenie, mina zbliżeniowa, dawaj to przeciążenie. Pięknie. No, wychylaj główkę. Dobra, czy to wszyscy? Dobra, czyli mamy jakiś artefakt, ale zejdźmy sobie niżej. Czyli co, to jest jakiś drugi? Dobra, nie, tutaj nic nie możemy zrobić. Tutaj też nie. Okej, idziemy teraz do punktu zrzutu. I co, to wszystko? Mamy awans. Aha, dobra, czyli teraz mamy drugą próbkę i znów wojownicy Cerberusa nam chcą przeszkodzić. Dobra, podejdźmy tam z innej strony. Aha, tutaj nic nie ma, ale i tak ktoś do mnie strzelał. Nie wiem skąd. Oh yeah! Pięknie. Okej, oni tam się z kimś strzelają. No to się strzelajcie, a ja wyłączę
system powstrzymywający i sobie ogarniemy drugi artefakt. Pięknie. Just need to hold out until Cortez can pick us up. Nothing like being stranded. Never said it would be. Okay. A jeszcze coś tu się dzieje. O kurde, dobra, dobra. Jeszcze? O, a co to jest? Kredyty 3000. Cortez, do you copy? What's your status? Engaging multiple targets. Lieutenant. Last day, Commander. Just stay focused and keep at it. O, uwaga, uwaga, granat! Dobrze. Cortez, you copy? I don't think he made it. He'll make it. Let's just keep the landing pad clear. Okej, okay, tak, wszyscy, więc jeszcze... Kogoś tam na dole widziałem. Dobra, chyba wszyscy, ale zobaczmy, bo co chwilę tutaj dochodzą nowi, więc nie jestem pewien. Dobra, jest. Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. What was Cerberus doing with it? We don't know yet, but whatever Cerberus is up to, it can't be good. Even if we can't determine its purpose, we've disrupted their experiments. I doubt they'll just close up shop. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Ależ nie ma problemu, admirale. Kredyty plus 10 tysięcy. Dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda właśnie terminal wojenny. Czyli, o proszę, mamy już siłę zbrojną 1015. Różne obce rasy, od dawna pozostające na obrzeżach galaktycznej polityki, włączają się do wojny, dostarczając wszelkich potrzebnych zasobów osobowych i materiałowych. Mamy flotę Terminusa, jednostkę Widm oraz siły Hanarów i Dreli. W Przymierzu jeszcze coś mamy nowego. Mamy piątą flotę Przymierza, Kasumi Goto, Dianę i fregatę, dobra, Excerberus. Dane badawcze Cerberusa dodają nam 50 punktów. Dobrze, czyli tak. N7 Laboratorium Cerberusa mamy zadanie wykonane.
A co to jest? I runę księga Pleniksa. Pewien Volus na Cytadeli potrzebuje księgi Pleniksa, by podnieść morale swojego ludu. Odzyskaj ją z Irunę i dostarcz Volusowi do przestrzeni publicznej prezydium. Dobra, to spróbujmy wykonać. Dobra, miałem udać się do mapy galaktyki, kiedy nasza ta asystentka powiedziała, że musimy udać się do Corteza. Porucznik Cortez, zobaczmy. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved. Said goodbye, made my peace. You were talking to him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits, there's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. Yeah, you're right, but... Well, to be honest... I've never felt as alone as I do right now. You're not alone, Steve. I'm here, anytime you need me. I appreciate that, Shepard, I really do. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. I won't fail you. It's just the downtime between missions that's hard, you know? I know. No dobra, czyli taka tutaj opowieść o mężu porucznika Corteza. Dobra, znów dostaliśmy informację, że czeka na nas wiadomość od Mirandy, moi drodzy. Spotkajmy się na Cytadeli. Słyszałam, że działasz pod skrzydłami Przymierza. Nie mam pojęcia, jakie bzdury wymyślili, żeby cię tam zatrzymać. Musimy porozmawiać. Osobiście będzie bezpieczniej. Znajdziesz mnie na Cytadeli przy doku D24. Miranda. Kolejny powód, aby wrócić na Cytadelę. Ale obecnie nie. Tak jak mówiłem, spróbujemy wykonać zadanie Irunę Księga Pleniksa. Dobra, moi drodzy, a więc dowiedziałem się, że tego zadania nie możemy jeszcze wykonać przed, znaczy dopiero po tam jednej z misji głównych. Ta misja nazywa się, moi drodzy, Priorytet Tuczanka. Dokładnie tak, czyli nie można skończyć tej misji przed misją Priorytet Tuczanka, dlatego no musimy wrócić na Cytadelę i powykonywać sobie te wszystkie zadanka poboczne, zanim ruszymy właśnie na tutaj misję główną, Surkesh, później Eden Prime. Tak więc myślę, że zaczniemy od tego. Cytadela, ulepszona sieć zasilania. Dobra, czyli tak, te schematy potrzebne nam do wykonania tego zadania można było znaleźć na tej misji, na której byliśmy niedawno, czyli ta N7 związana z Cerberusem. No niestety ja ich nie znalazłem, tak więc istnieje jeszcze jedna opcja, dzięki której możemy te schematy kupić tutaj. Są one gdzieś? Ulepszenie Medigelu dla nieludzi? W związku z większą liczbą rannych. W szpitalu Huerty pojawiła się potrzeba opracowania ulepszonego Medigelu. Zmniejszyłoby to liczbę zgonów i zwiększyło ilość dostępnych środków medycznych w Cytadeli. Dobra, no to chyba jest to. Dziennik zaktualizowany. Cytadela, receptura Medigelu dla obcych. I kupiliśmy właśnie ulepszenie Medigelu dla nieludzi. Ale to ma być ulepszona sieć zasilania. Ulepszona sieć zasilania, bo tutaj mamy tylko jeden sklep, nie? I to jest to tutaj, dokładnie, czyli nic tutaj więcej nie mamy. Co tu jeszcze jest? Same bronie. I obrońca, czyli pancerz. No i tak nie mamy pieniędzy na nic. Tak więc kurde, no dobra, zobaczmy, czy to jest to. Tak więc wróćmy do zleceniodawcy. Dobra, no nie wiem, spędziłem teraz no z dobre, nie wiem, 10-15 minut latając po tej Cytadeli, próbując jakieś inne tam terminale, ale naprawdę nie znalazłem
tych schematów, o które tutaj chodzi, dlatego też zostawimy to zadanie na chwilę i ruszymy teraz tutaj. Akademia Grissoma musi zostać ewakuowana, zanim zniszczą ją żniwiarze. Ale okręt wysłany jej na ratunek nadał fałszywy sygnał. Zbadaj sprawę i w razie potrzeby uratuj uczniów Akademii. Dobra, moi drodzy, więc sytuacja wygląda tak, że tamta misja związana z Akademią jest dosyć długa, a że ja tutaj preferuję styl nagrywania, że rozpoczynamy i kończymy misję w tym samym odcinku, dlatego powykonujemy sobie jeszcze kilka tych zadań pobocznych na Cytadeli. Tak więc pójdziemy teraz oddać te artefakty, które zdobyliśmy niedawno. Idziemy do kannika, no i on powinien nam za nie dać tą broń. Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander. Check in with General Oraka. You'll see I'm making C-Sec very happy. No i dobra, wracamy teraz do Osaki i powinniśmy zakończyć już to zadanie. Jest i pan Oraka. Commander Shepard. I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palavin back, but it's something. Thank you, Commander. Dobra, czyli to mamy już zrobione. W takim razie możemy teraz wrócić. Poczekajcie, co to było? To nie to, receptura, stabilizatory. Aha, czyli już wykonaliśmy to zadanie. Dobra, przywódca Błękitnych Słońc, nie musimy iść do Darnera Woskę, ponieważ już zadanie zostało wykonane. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Ta ulepszona sieć zasilania, to nie wiem. No, Salariany na Cytadeli potrzebuje nowych stabilizatorów jednostek grzewczych. Znajdź i dostać się do przestrzeni publicznej prezydium. To zaraz. Na Sanktum odnaleziono nową recepturę Medigelu. Znajdź się na Cytadeli kogoś, komu się ona przyda. No dobra, to szukamy tych ludzi. Dobra, znalazłem kobietę, której przyda się ten nowy Medigel. Tak więc porozmawiajmy z doktorką Ravin. I found this Medigel formula and figured you could make good use of it. Where did you find this? Never mind, it doesn't matter. Yes, we can put this to good use. Thank you. Dobra, czyli mamy nowy zasób wojenny. Dobra, czyli to zadanie zostało wykonane. Tak jest. Dobra, patrzcie już ile zadań mamy wykonanych. Sporo. Dobra, czyli teraz chyba to. Stabilizatory modułów grzewczych. I mamy też doktora Brysona. Mamy też Barlevona. Mamy Arię Tilouk. Mamy również przecież spotkanie z tym Brysonem, spotkanie z Tainem i spotkanie z Ashley. Ja pierdzielę, jest jeszcze dużo do roboty. Dobrze, czyli tak, sporo tutaj tych zadań ogólnie nie możemy wykonywać. Tutaj znowu coś mamy, interfejsy wzmacniaczy biotycznych. Asari na Cytadeli poszukuje usprawnionych interfejsów wzmacniaczy biotycznych. Znajdź i dostarcz jej odpowiednie schematy do szpitala. Dobra, czyli tak. Ulepszona sieć zasilania, to nie wiem. Stabilizatory, tego jeszcze nie możemy zrobić. Te interfejsy są nowe. Z doktorem Brysonem spotkamy się za chwilę, ale najpierw pójdziemy na spotkanie z Ashley. Answer, Lieutenant Commander. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. I still need time. You'll have my answer soon, I promise. I look forward to it. Shepard? Odina, I got your email. Made your decision yet? On becoming a Spectre? Not yet. It's an honor and all. But I don't know. I need to think about it some more. It's a big decision. Smart to give it some thought. How are you doing? Good, considering. The nurse said you checked in on me earlier. Still out cold, I guess. We didn't have time to talk. I thought maybe if you were up for it. Yeah, I wasn't sure you wanted to. You were pretty clear on Mars about where things stood. What do you mean? You're not a part of Cerberus anymore. Case closed. Full stop. It's the truth. Okay. You cut all ties. I accept that. It's just that if you're giving the orders, I need to be able to count on you. That works both ways. It's a damn mess out there. All we've got is the people around us. We have to trust each other or this doesn't work.
Deal? Deal. Okay, get some rest. You need anything at all, let me know. Shepard, wait. There's one more thing. I wasn't sure if I should mention it. What is it? I have family back on Earth. I haven't heard from them. It's making me crazy. But I know you're busy, Shepard. We can talk later. I've got time to talk. So, what's all this Lieutenant Commander business? Seems like the old Williams curse is losing its grip. Was sure I'd top out at Gunnery Chief. You've worked hard. You deserve it. I thought so too, until Eden Prime. Losing 212 was... well, you know. It was the Reapers, Ash. You did the best you could, and survived to help us. Just losing everyone under my command, it's tough to face. I'll never forget any of them. Right now, we need you back on your feet. I'll be back. And first order of business is to shove their metal tentacles right up there. I'll fight with honor and courage, sir. Roger that, Elsie. I didn't hear from you while I was a guest of the Alliance. I couldn't face you, even when Anderson requested my presence. It was difficult. It's okay. We're past that. Fresh start. It's gonna take time. Copy that. But not too long. The bad guys aren't taking coffee breaks. Okay, what is this? Healing through guilt? Seems to be working. Who's back on Earth? Mom plus my three sisters. The youngest, Sarah, was away on her honeymoon. Married a military man, Thomas. He got called back in and she was stuck alone. She called me. It's been pretty tough. I imagine. I was always there to protect them growing up. Even when I was off on tour, they knew they could talk to me. I told her to come to the Citadel. We could wait for news together. We can't afford to be at each other's throats. If we plan on getting through this, we need to trust each other. I was trying to keep the family stuff to myself, to be professional. I don't know how you managed to keep it all together. I have my moments, believe me. You know, I'm glad to hear it. Have you heard anything about Earth? We have reports coming all the time on what's going on. Half are wild speculation, and half are probably too optimistic to be true. We have to believe that we can do something. When I thought you were dead, I lost hope, I'm telling you. But when you came back, I was ready to believe anything. I mean, maybe this problem can't be solved by some grunt shooting the boogeyman in the face, but if you think it might help, I'm game. That sounds more like the Ash I know. I should get back to it. Take care of yourself. You too, Shepard. No dobrze, porozmawialiśmy sobie z Ashley, nie dostaliśmy tutaj od niej żadnego zadania. Myślałem, że tak będzie, ale po prostu sobie porozmawialiśmy. Dobra, myślę, że to będzie dobry moment na to, aby zakończyć ten odcinek. Czyli w następnym rozpoczniemy sobie od tego zadania z Akademią Grissoma. No i no nie wiem, ale wiem, że będzie to długa misja. Tak więc zobaczymy, czy będzie trwała cały przyszły odcinek. No dobrze, kończymy ten. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.